Według mnie nie ma różnicy, ponieważ człowiek to też zwierzę. Jeśli pytamy, czym się różni człowiek od innych zwierząt, to według mnie największą taką różnicą jest to, że ludzie potrafią się zrzeszać w tak wielkie społeczności. A potrafią, dlatego że mamy język, który dopuszcza abstrakcyjne konstrukty jak społeczeństwo, prawo czy religia. No ale zwierzęta tego nie mają, więc jakby ciężej im się identyfikować ze swoim gatunkiem w takiej szerszej skali. Człowiek generalnie jest zwierzęciem, więc są pewne subtelne różnice. Myślę, że taką podstawową jest to, że człowiek ma zdolność abstrakcyjnego myślenia. Ciężko by było wymagać od zwierzęcia czegoś takiego. Natomiast są przypadki, gdzie na przykład pewne zwierzęta wykorzystują proste narzędzia. Więc tak naprawdę myślę, że my mamy po prostu bardziej rozwiniętą umiejętność tego abstrakcyjnego myślenia niż inne zwierzęta. Zwierzęta raczej działają pod wpływem impulsu i jeśli coś widzą, to robią to, co jakby podpowiada im instynkt. Natomiast ludzie, jeśli mają coś do wykonania, to nie robią tego, co od razu podsuwają im na przykład emocje, ale mają zdolność do tego, żeby racjonalnie o tym pomyśleć, przemyśleć to i dopiero wtedy wybrać jakieś odpowiednie rozwiązanie. Wiele gatunków przez nas wyginęło, więc powinniśmy dbać o to, aby ta różnorodność została zachowana, ponieważ mamy do tego predyspozycję, tak? Samo to, że żyjemy cały czas właśnie my jako ludzie w takim środowisku naturalnym, czyli wśród drzew, zieleni, gdzie jest mnóstwo zwierząt i właśnie przyrody, to takim, wydaje mi się, najbardziej podstawowym obowiązkiem to, żeby szanować tę przyrodę i te zwierzęta, choćby na takim podstawowym poziomie. Człowiek wykształcił się jako zwierzę wszystkożerne, więc myślę, że etycznym jest jedzenie mięsa, jednak powinniśmy dbać o to, aby to było jak najbardziej humanitarne, to znaczy, żeby te zwierzęta, które zabijamy, nie cierpiały. Jeśli chodzi o jedzenie mięsa, to myślę, że to jest kwestia bardzo w nas mocno zakorzeniona pod kątem kulturowym. Jeśli my spożywamy to mięso, to powinniśmy dbać o to, że jeśli decydujemy się już na zabicie zwierzęcia, żeby wykorzystać je w maksymalny sposób. Czy to nie tylko mięso, ale również skóry i tak dalej. Natomiast biorąc pod uwagę, że coraz częściej ludzie rezygnują z jedzenia tego mięsa, jest to bardzo chwalebne i myślę, że to jest trend, który się będzie dalej przesuwał, będzie się dalej pogłębiał. Znęcanie się nad zwierzętami, takie okrutne traktowanie zwierząt, okrucieństwo wobec zwierząt powinno być karane, bo jednak ten szacunek zwierzętom też się należy. Według mnie powinniśmy karać ludzi, którzy znęcają się nad jakimikolwiek zwierzętami, ponieważ no, człowiek, który czerpie przyjemność z tego, że znęca się nad inną istotą żywą, no, nie jest człowiekiem do końca według mnie zdrowym psychicznie, więc powinien ponosić tego konsekwencje. Jeśli mówimy tutaj o uśmiercaniu zwierzęcia, na przykład żeby wynaleźć jakiś lek, który jest nam potrzebny do przetrwania, który może pomóc wielu ludziom, to uważam, że jest to uzasadnione. Jest to niestety koszt, który musimy ponieść. Natomiast jeśli my wykorzystujemy zwierzęta na przykład tylko i wyłącznie do tego, żeby mieć jakieś kosmetyki, które tak naprawdę nie są nam potrzebne, bądź też na przykład, żeby sobie kupić jakieś ekskluzywne futro, musimy poświęcić na przykład tam, powiedzmy, dajmy na to 100 norek, to uważam, że to jest etycznie niepoprawne i nie powinniśmy takich rzeczy robić. W przypadku, jeśli powiedzmy na społeczeństwo wpływa jeden człowiek, który tak naprawdę może doprowadzić do większej katastrofy, do śmierci innych osób, czy choćby nawet ich ciemięży, w taki sposób, że ci ludzie nie mogą żyć w szczęśliwy sposób, bo ktoś żeruje na nich, to uważam, że w takich sytuacjach jest całkowicie uzasadnione, żeby takiego człowieka pozbawić życia. Każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie, ponieważ jeśli ktoś, dajmy na to, zagraża mojej rodzinie i zrobię to w
w imię ochrony jej czy własnego życia, to taki przypadek jest dopuszczalny, ponieważ wtedy wybieram między życiem moich bliskich, ewentualnie moim, a napastnika. Są przypadki, kiedy pozbawienie życia innego człowieka jest usprawiedliwione, ale ja tutaj myślę w kontekście pewnych takich szpitalnych przypadków. Chodzi mi właśnie tutaj o takie przypadki, kiedy wiadomo, że człowiek po prostu będzie cierpiał, że jakby ta śmierć nie będzie negatywna, tylko dla niego będzie jakby takim właśnie ukróceniem tego bólu. Na naszej ziemi nie jesteśmy sami. Są inni ludzie, są zwierzęta, są rośliny i skały. W jaki sposób mamy być wobec nich? Jakie mamy wobec nich zobowiązania? Mówiąc mocniej, nawet zobowiązania moralne? To, co określa zobowiązania moralne wobec jakiejś klasy istot, nazywamy statusem moralnym. Termin wydaje się dość skomplikowany, ale problemy, jakie ze sobą niesie, są ważne dla naszego codziennego życia. W książce Mary Ann Warren Status moralny rozważamy rozmaite sytuacje, które zdarzają się w życiu codziennym. Zadaniem filozofki jest opisanie języka, w którym my możemy mówić o naszych problemach związanych z relacją wobec tego, co nas otacza. Te problemy są stałe. One coraz częściej wybuchają w rozmaitych kryzysowych sytuacjach. Niektóre z nich nabrzmiewają z czasem. Dyskutujemy o sprawach dotyczących ludzi. Dyskutujemy o eutanazji, dyskutujemy o aborcji. Zastanawiamy się, jakie są obowiązki moralne w sytuacjach, do których dochodzi do takich czynów. Co powinniśmy zrobić, a czego nam zrobić nie wolno. Mamy wielki problem, który był zawsze, ale teraz zdajemy sobie z tego coraz mocniej sprawę. Statusu moralnego zwierząt. I to nie tylko tych zwierząt, które są przez nas kochane i hołubione w naszych domach, ale również zwierząt hodowlanych, ale również dzikich zwierząt. Zwierząt, które czasami wymierają. Wymierają całe gatunki, a czasami mnożą się nadmiernie. Jak być wobec zwierząt? Jak być wobec lasów? To nie jest problem marzycieli. To jest bardzo konkretny problem, który będzie miał wpływ na to, jak będziemy żyli w przyszłości. Problem lasów deszczowych w dalekiej Amazonii wydaje się abstrakcyjny. Ale przecież on jest częścią wielkiego problemu. Tego, jak ludzkość powinna odnosić się do sceny, na której rozgrywa swoje własne dzieje. Jak mamy traktować drzewa? Jak mamy traktować Puszczę Białowieską na przykład? Czy to jest coś, co posiada status moralny? Czyli mamy obowiązek moralny wobec właśnie jakichś gatunków, lasów? Czy to w istocie chodzi raczej o obowiązek moralny wobec naszych przyszłych pokoleń, ludzkich pokoleń? Nie interesuje nas otoczenie jako takie, interesuje nas to, co zostawimy naszym dzieciom. Mnożą się tutaj problemy, rozwiązujemy je, ponieważ musimy je rozwiązywać. Każdy z nich ma jakiś stosunek na ten temat. Wydaje się, że zmieniają się nasze podejścia zależnie od czasów. Dawniej cierpienia zwierząt nie budziły aż takiego protestu jak dziś. Kiedyś psy na łańcuchach na wsiach były czymś naturalnym. Współcześnie karanie kogoś, kto bezlitośnie zabija karpie, żywe karpie, staje się tematem medialnym. Ten człowiek został dość mocno ukarany. Więc wydaje się, że zmienia się nasz stosunek do zwierząt, zmienia się nasz stosunek do tego bezlitosnego traktowania przyrody, z jaką mamy do czynienia.
Jak opisać te całe sytuacje? Czy możemy tutaj mieć jakieś zasady, które mówią nam o tym, jakie standardy powinniśmy zachowywać wobec ludzi, zwierząt, otoczenia, przyrody? Czy istnieje jakaś jedna zasada, która to wszystko wyjaśnia? Mary Warren odwołuje się do klasycznych rozważań. Mówi o trzech podstawowych takich podejściach do problemu statusu moralnego. To mówi, że takie zasady, które powinny obowiązywać, to według niektórych zasada poszanowania życia. Opisał ją najlepiej Albert Schweitzer, legendarny lekarz i filozof. Szacunek dla życia oznacza, że samo życie jest wartością, w związku z tym powinniśmy je chronić w każdych możliwych warunkach. Ta zasada jest piękna, ale właściwie nie do przeprowadzenia w praktyce. Niektórzy usiłują ją trochę zrelatywizować, powiedzieć, że szacunek dla życia jest stopniowalny. Powinniśmy szanować wszelkie życie, ale niektóre bardziej, niektóre mniej. Ale jeżeli powinniśmy szanować życie, to właściwie w jaki sposób możemy sami żyć? Właściwie można powiedzieć, tak już jest, że człowiek żyje przez to, że pozbawia życia zwierzęta i pozbawia życia rośliny, że je wchłania. W związku z tym ta zasada wydaje się, że jest czymś w rodzaju ideału, do którego warto dążyć. Natomiast w realnych okolicznościach on jest bardzo niepraktyczny. Szacunek dla komara, który krąży po domu w nocy i obija się o mnie i wreszcie ssie moją krew, wydaje się czymś nadmiernym, czymś, co jest śmieszne, ale właściwie bardzo mocno wynika z takiej zasady. Mamy drugą zasadę, o której bardzo dużo się mówi. Zasada unikania okrucieństwa. Wartością, którą bronimy, to jest wartość odczuwania pewnej przyjemności albo nieodczuwania nieprzyjemności. I w związku z tym uważamy, że status moralny należy się tym istotom, które mogą odczuwać. Mogą odczuwać nie tylko ludzie, ale również zwierzęta. I to zwierzęta, które wydają się bardzo odległe od nas ewolucyjnie. Granica tutaj jest oczywiście bardzo trudna do przeprowadzenia. Ale wydaje się, że to odczuwanie powinno być właśnie tą podstawową zasadą, która mówi nam o tym, co szanować, a czego nie szanować. Zauważmy, ta zasada też ma w sobie pewne wspaniałe cechy, ale i trudności, ponieważ zasada unikania cierpienia wynika, wydaje się, że jest jakby sprzeczna z samym prawem życia. My bardzo często cierpimy i czasami nie unikamy tego cierpienia nawet. Wydaje się, że trudno przeżyć życie bez cierpienia własnego lub innych. I również ta zasada wydaje się czymś w rodzaju takiego ideału moralnego. Nie powinniśmy, tak by się wydawało, nie powinniśmy krzywdzić, nie powinniśmy być okrutni, nie powinniśmy sprawiać bólu bez koniecznej potrzeby. Trzecia zasada, która bardzo mocno jest akcentowana we współczesnych sporach etycznych, to jest zasada poszanowania dla tak zwanych podmiotów moralnych. Zasada poszanowania podmiotu, to znaczy tego, co można by nazwać osobą. Osoba to ktoś, kto posiada świadomość, kto posiada autorefleksję, kto może działać w sposób wolny. My sami jesteśmy właśnie osobami. W związku z tym wydaje się, że zasada, która oznacza, że szacunek należy się przede wszystkim właśnie tym osobom, jest słuszna z naszego punktu widzenia. W związku z tym to, na co powinniśmy zwracać przede wszystkim uwagę, to jest koncentrowanie się na tej osobowości człowieka. Powinniśmy jej szanować. Powinniśmy zwracać na nią uwagę. Ta koncepcja oczywiście jest interesująca, natomiast ma w sobie również sporo ciemnych stron. Na przykład oto takich, że wydaje się, że nie wszyscy ludzie spełniają warunki bycia takimi podmiotami moralnymi. Czasami są szaleni, czasami jeszcze są w łonie matki, czasami są w śpiączce. Czy wobec tego ich status moralny do końca nie obowiązuje? Mamy trzy wielkie reguły, trzy wielkie zasady, które powinny nam wyznaczać
podstawowe standardy przydzielania komuś bądź czemuś statusu moralnego. Ale wydaje się, że te trzy zasady, one są jakoś ze sobą niespójne. To znaczy coś czasami wchodzą ze sobą w konflikt. Wydaje się, że czasami, na przykład w przypadku eutanazji, istnieje zasada unikania cierpienia, ale również istnieje zasada poszanowania życia i to poszanowania życia podmiotu moralnego. Jak wyjść z tego zderzenia zasad? Która z nich jest prawdziwą zasadą statusu moralnego, a która nie? Rozwiązanie Mary Warren jest bardzo interesujące. Mówi ona mianowicie, że nie da się oprzeć statusu moralnego tylko na jednej zasadzie. Powinniśmy mieć więcej zasad i to dużo więcej niż nam się wydawało. Czy taka komplikacja ma sens? Wydaje się, że ma o tyle, o ile zamiast jednolitej linii, na której, która nam wyznacza, co ma status moralny, a co nie, wyznaczamy pewien rodzaj takiej płaszczyzny, przestrzeni, w której rozmaite zasady moralne ze sobą konkurują. Musimy je wyważać. Musimy zastanawiać się, która z nich w danej sytuacji jest ważniejsza, a która nie. Mary Warren uważa, że do tych trzech zasad, zasady poszanowania życia, unikania cierpienia, poszanowania osoby, trzeba dodać jeszcze inne, na przykład zasadę, która powiada, że z pewnej perspektywy my przydzielamy pewne prawa moralne istotom, które są jakoś z nami powiązane. To jest zasada, którą ona nazywa zasadą człowieczeństwa. Nie każdy człowiek, według Anne Warren, jest osobą w pełni rozwiniętą, ale przez to, że jest w społeczności, a więc jest jakoś powiązana z nami przez więzy miłości, przez więzy pewnej odpowiedzialności wobec nowonarodzonych dzieci, to sprawia, że zyskuje status moralny, a więc pewien rodzaj takiej solidarności, na przykład z tymi, którzy są w śpiączce, ale tymi, którzy są jakoś z nas. Szacunek moralny wobec nich, ich status moralny jest bezdyskusyjny. Ale dlatego, ponieważ oni kiedyś nawiązali pewną nić, pewną sieć wspólnoty z nami, to dotyczy nie tylko ludzi, ale też i zwierząt. Zauważmy, że status moralny bardziej przypadałby, i to jest kolejna, piąta zasada Anne Warren, są społeczności mieszane, w którym istnieją ludzie i istnieją ich zwierzęta, które oni nazywają, które wchodzą w ich domy. Jest to bardzo interesujące i takie dość oczywiste, że nasze ulubione zwierzęta, one zyskują troszkę inny status moralny. Mamy zobowiązania wobec nich. Nie jedziemy na wakacje po to, żeby zostać z naszym kotem czy psem. I wydaje się, że to są większe zobowiązania niż w wypadku tych zwierząt, które jakby są poza terenem naszej troski. I stąd nie przejmujemy się tak mocno zjadaniem zwierząt hodowlanych. Możemy jeść mięso, ale zjedzenie własnego króliczka, które kochają moje dzieci, byłoby okrucieństwem. Wydaje się, że ostatnia zasada Anne Warren idzie w tym kierunku jeszcze dalej i mówi tyle: oto pewne zjawiska przyrody. Puszcza Białowieska, lasy deszczowe, góry, doliny. Przez to, że są jakoś wciągnięte w nasz ludzki los, one zyskują pewien rodzaj ochrony moralnej. Wobec tego dbanie o wymierające gatunki nie jest dla naszej korzyści, nie jest dlatego, żebyśmy sobie oglądali piękne niebieskie papugi kiedyś, ale dlatego, że jakoś jesteśmy wobec tej przyrody zobowiązani i ona od nas żąda, dlatego, że ma status moralny, żąda pewnego rodzaju szacunku. To nie jest szacunek utylitarny. To nie jest szacunek dlatego, ponieważ nam się nie opłaca wycinać lasów. To jest szacunek wobec tego, co jest jakoś
powiązane z ludzkim istnieniem i jest od zawsze i w związku z tym jest jakoś uwikłane w ten szacunek, jaki się ludziom należy. Czy rozwiązanie Ann Warren jest dobre? Wydaje się, że jest bardzo interesujące, ponieważ pozwala nam pokazać, że dyskutowanie o statusie moralnym rozmaitych istot, jak delfiny, jak drzewa deszczowe, ale również jak ludzie, którzy są jakby pozbawieni pewnych atrybutów rozumności, ale są jakby uczestnikami nas samych, wywołuje jakby pewne zasady moralne, które muszą być rozważone. I stąd się biorą nasze potężne spory, które mówią o tym, że z jednej strony mamy podmiot moralny, któremu nie można odmówić pewnej wolności, a z drugiej strony mamy pewien szacunek dla życia i dla człowieka. Jest ważenie zasad. Zakończę jednym prostym przykładem. Wydaje się nam dość oczywiste, że zabranie komuś siłą nerki, której on nie potrzebuje do istnienia, i danie jej osobie, która potrzebuje tej nerki, byłoby czymś, czego nie powinniśmy robić. Ponieważ wymuszanie pewnych transplantacji niszczy to coś, co można by nazwać szacunkiem dla podmiotowości moralnej, a więc dla wolności i autonomii. Nie można siłą zabierać czegoś dla uratowania życia. Można to uzyskać tylko w ten sposób, że osoba w sposób wolny i nieprzymuszony da coś komuś w darze. Ten przykład jest dziwny i wydaje się, że on pokazuje, w jaki sposób te nasze wszystkie zasady przydzielające status moralny, one są w bardzo skomplikowanych relacjach wobec siebie. Co daje takie podejście? Ano to, że dyskutując, kłócąc się o eutanazję, aborcję, prawa zwierząt, obowiązek jedzenia mięsa czy obowiązek niejedzenia mięsa, my już wiemy, z jakich zasad korzystamy. I nasze zadanie polega na tym, żeby szacunek dla ludzi, którzy mają inne zasady, wyważyć z naszymi własnymi zasadami. I wtedy dopiero wydaje się, że w takim wspólnym działaniu status moralny będzie dobrze osadzony. To nie jest tak, że możemy rozstrzygnąć raz na zawsze status zwierząt, status ludzi i status lasów. Musimy to robić ciągle, mądrze, rozważając rozmaite zasady statusu moralnego. Thank you.